Zdigitalizowanym dziełem jest fotografia wieży górującej nad panoramą, czy w panoramie Brodnicy Zamku Krzyżackiego, który dzisiaj nie istnieje, a jego pozostałością jest właśnie ta Wysoka Wieża. Zatem bohaterem naszej opowieści, naszej audycji jest Zamek Krzyżacki w Brodnicy. Spróbujmy najpierw przyjrzeć się początkom, genezie wzniesienia zamku przez zakonników krzyżackich właśnie w Brodnicy. Ale najpierw kilka słów na temat etymologii nazwy. Skąd się wzięła nazwa, co może oznaczać? W języku staropolskim nazwa Brodnica oznacza brud, czyli płytkie przejście przez rzekę. A wiadomo, że Brodnica znajduje się nad Drwęcą, więc to mogłoby być kompatybilne. Niemiecka nazwa Brodnicy brzmi Strasburg czyli gród zamek przy drodze na drodze tak jak w tym niemieckim sformułowaniu ze źródła SSD Burg czyli zamek gród an der Strasse przy drodze przy ulicy i tu dzięki temu możemy poznać również kompatybilną z polską wersją wykładnię etymologiczną tej nazwy w języku niemieckim. Obie te nazwy wskazują na istotne znaczenie położenia geograficznego Brodnicy. Krzyżacy, przypominam, dotarli do ziemi chełmińskiej w pierwszej połowie XIII wieku, a w, przede wszystkim w drugiej połowie wieku XIII dokonali podboju Prusów i stworzyli na tym obszarze swoje państwo. Immanentnym elementem tworzenia struktur administracyjnych państwa krzyżackiego, państwa zakonnego, była sieć zamków, które były z jednej strony siedzibami administracyjnymi konwentów krzyżackich, konturstw czy konturii krzyżackich, a z drugiej strony ważnymi ośrodkami gospodarczymi, magazynowymi oraz refugialnymi na wypadek działań wojennych. Początki ośrodka. Administracyjnego Krzyżaków w Brodnicy są przedmiotem sporów, ponieważ dawniej badacze wskazywali na to, że zamek zaczął być budowany już w roku 1285. Natomiast obecnie wiemy, że pierwszy dom konwentu krzyżackiego w Brodnicy. Powstał jeszcze bez zamku, takiego o, o zamku murowanego, zamku, zamku ceglanego w roku 1298. Wznoszenie założenia zamkowego trwało, podzielone zostało na dwa etapy. Najpierw budowano mury przed zakończone najpewniej w 1317 roku, a następnie od tego momentu. Najprawdopodobniej do roku 1330 albo 1331. Wznoszono zamek właściwy, czyli ten zamek wysoki z wieżą oraz skrzydłem mieszkalnym. Po raz pierwszy potwierdzono obecność komtuna krzyżackiego w Brodnicy w roku 1337. I w tym momencie wiemy, że krzyżacy rzeczywiście mocno e, umiejscowili swoje posiadanie władzy nad tą częścią ziemi chełmińskiej. Uznaje się, że rok 1339, czyli poświęcenie kaplicy zamkowej, jest finałem rozbudowy Zamku Brodnickiego. Tak w XIX wieku wyobrażano sobie zrekonstruowane, a po, po zburzeniu ogromnej większości przedzamcz oraz skrzydeł zamku, wygląd tego zamku w okresie średniowiecza. Jak widać, plan kwadratu, zamek właściwy oraz przedzamcz. Jakie były dzieje zamku w czasach rządów krzyżackich? No, krzyżacy oczywiście bardzo intensywnie organizowali akcję kolonizacyjną, co sprzyjało również rozwojowi Zamku Brodnickiego jako ważnego ośrodka gospodarczo-militarnego który również został zmodernizowany dla używania broni palnej już po Wielkiej Wojnie Polsko-Krzyżackiej około 1415 roku. Nominalnie korona królestwa polskiego panowała nad Brodnicą po bitwie pod Grunwaldem, ale w roku 1411 zakon ponownie przejął władzę nad tym obszarem. Zamek i miasto zostały zajęte być może przez oddziały Związku Polskiego na początku wojny 13-letniej, lub jak twierdzą lub spekulują niektórzy badacze, mógł zostać wykupiony przez Polaków w roku 1457. Przedzamcze, natomiast zostało zajęte przez wojska zaciężne w służbie zakonu, wojska czeskie, a polska załoga skapitulowała na terenie Zamku Wysokiego dopiero w roku 1462. Finalnie. Brodnica została przyłączona do Korony Królestwa Polskiego w wyniku drugiego pokoju toruńskiego, ale najemnicy krzyżaccy, czyli zaciężni krzyżaccy pod wodzą Bernarda Szumborskiego funkcjonowali tam aż do spłaty zaległego żołdu, czyli do roku 1479. I na tej ilustracji pochodzącej z tak zwanego albumu Steinera widać nad drwęcą bryłę Zamku Krzyżackiego w Brodnicy. Jakie były pokrzyżackie dzieje z zamku? Stał się on siedzibą starostów brodnickich. Pierwszym z nich był Wincenty ze Skępego. Później kolejnymi starostami byli przedstawiciele rodu Działyńskich aż do 1604 roku. A zamek został uszkodzony w wyniku pożaru miasta w 1550 roku a przedzamcze przebudowane za sprawą starościny brodnickiej Anny Wazówny w latach 1605-1625. Wreszcie zamek mocno został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, a w czasach panowania pruskiego w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku podjęte zostały prace rozbiórkowe wstrzymane w 1842 roku. I tak wyglądają pozostałości tego dużego założenia architektonicznego w postaci przedzamcza i piwnic zamku, które do dzisiaj możemy oglądać. Dziękuję za uwagę.